Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Ziół dla Zdrowia. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o cukrzycy. Cukrzyca to zaburzenie przemiany materii polegające na tym, że mamy zbyt wysoki poziom glukozy w surowicy krwi. Cukrzycę objawia się nam cukrzyca najczęściej pod postacią częstego oddawania moczu, tak samo potem wtórnie występuje potem zmierzone pragnienie, ale czasami mamy też do czynienia z tym, że chudniemy, dlatego że do komórek nie przedostaje się glukoza, a więc komórki spalają tkankę tłuszczową. Cukrzycę dzielimy z grubsza na dwa typy. Typ pierwszy cukrzycy, dawniej zwany cukrzycą młodzieńczą, występuje częściej u ludzi młodych, to około 10% wszystkich chorych na cukrzycę. W tym przypadku mamy do czynienia z uszkodzeniem komórek Langerhansa przez proces autoimmunologiczny, przynajmniej tak się mówi i taka jest obecnie koncepcja, że ten proces uszkadzania tak wygląda. Drugi typ cukrzycy to cukrzyca typu drugiego, czyli u osób starszych. Częściej występuje u osób otyłych. W jej przypadku mamy do czynienia ze zbyt małym wydzielaniem insuliny albo z tym, że komórki nie są na tą insulinę zbyt reaktywne. Po prostu występuje coś, co nazywa się insulinoopornością, czyli komórki, mimo że insuliny jest dużo, nie reagują na jej obecność w krwi. Cukrzycę rozpoznaje się na trzy różne sposoby. Oczywiście obraz kliniczny, już powiedziałem. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma dwukrotnie na czczo zbadany poziom glukozy w surowicy krwi i on przekracza 125 mg%, no to u takiego człowieka można rozpoznać cukrzycę. Drugi sposób rozpoznania to gdy przygodnym badaniem, czyli bez potrzeby bycia na czczo, stwierdzimy u pacjenta poziom glukozy powyżej 200 mg%, to też można rozpoznać cukrzycę. I jest trzeci sposób, najbardziej lubiany przez lekarzy, to test obciążenia glukozą. Test polega na tym, że pacjent wypija 75 gramów glukozy, rozpuszczone to jest w wodzie, jest to bardzo słodki płyn i pacjent ma badany poziom glukozy w surowicy krwi po upływie 2 godzin. Jeżeli ten poziom jest powyżej 200 mg%, wtedy u takiego pacjenta rozpoznaje się cukrzycę. Istnieją urządzenia zwane glukometrami, które służą do monitorowania cukrzycy, jak ona przebiega, jaki jest poziom glukozy. Ale pamiętajcie Państwo, jeżeli mamy rozpoznać cukrzycę, to należy pobierać krew żylną, czyli z żyły i w laboratorium. Glukometry nie służą do rozpoznania cukrzycy, ale do monitorowania przebiegu leczenia. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.